Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj jak rozebrać, wytrybować, wyluzować kurczaka, czyli oddzielić mięso od skóry, od kości. Troszkę z innej perspektywy. Zapraszam na film. Proszę uważać na paluszki. Pierwszą czynnością przy rozbiorze kurczaka jest pozbycie się dupki. Już mam tu dupkę obciętą. Przewracam teraz na plecki. Nacinam tu skórkę, bo będziemy skórkę z kurczaka ściągać. Jeszcze się rozpędziłem. Należałoby odciąć w stawach skrzydełka. Jedno skrzydełko. I drugie skrzydełko. I teraz przewracamy. Na brzuszek, pleckami do góry i będziemy ściągać skórkę. Zaraz przejdziemy do widoku od dołu, żeby Państwo dokładnie wszystko widzieli. Ważne jest, zanim zaczniemy ściągać skórę z kurczaka, ponacinać tutaj nóżki, skórę i tutaj przy skrzydełkach, wtedy po prostu łatwiej nam będzie schodzić. Jak widać, skórkę mam naciętą. Wracam kurczaka nożem, odcinając. Ściągamy skórkę. Ściągamy sobie ręką. Nacięte, tu już tam powinno to śmiało ładnie pójść. Tak jak widać, o, nóżka wychodzi. Gdzieś tam nie chcę tam wyjść, coś tu wystarczy tylko naciąć. Jedna nóżka już wyszła ładnie, z drugiej strony skórkę też odciągamy. Czasem może nam pęknąć ta skórka, no niestety jak to skórka czasami pęka. I z przodu przy skrzydełkach tak samo. Muszę sobie chyba pomóc trochę nożem. Nie chcę tutaj za bardzo zasłaniać, żeby po prostu dokładnie było widać. Państwo się nauczyli, na pewno się przyda jakichś kotletów robić, czy jakichś innych dań z kurczaka. No, coś, materia oporna. Z tej strony mam ściągnięte, z drugiej strony sobie podetnę troszkę. Niektóre filmy wychodzą długo, trzeba je oglądać, no ale niestety, jeżeli chcemy się czegoś nauczyć, to musimy być cierpliwi i oglądać. No i skórkę już mamy praktycznie ściągniętą. Przewracamy. I ściągamy całkiem. Czyli tu, jak widać, mamy już skóreczkę fajną. Całą na galantynkę, czy jakieś poradę zawinąć i kurczaka takiego całkiem gołego już widać. I teraz wystarczy odciąć z jednej strony nóżki, wziąć, wyłamać i teraz będziemy wycinać filety. Tylko ja wyłączę na moment kamerę, żeby oczyścić po prostu pole. Odcinamy sobie pierś z kurczaka z kosteczką, jedną pierś pokażę Państwu z dołu, jak to wygląda, a drugą z góry, czyli nożem przy kości ciągniemy ostrożnie, żeby sobie jak zawsze rączek, palców nie poucinać i tam gdzie wstaw jest, stawie przecinamy. Trzeba po prostu palcami sobie wyczuć. Mamy jedną pierś. I tutaj przy kosteczce oczyszczamy sobie, będą na bardzo eleganckie kotleciki de volaille albo inne. Warto zostawić naprawdę na smaku tą kosteczkę. No trochę to jest porachochłonne, no ale jak ja mówiłem, efekt jest fantastyczny. Oczyszczone jedną pierś mamy. Teraz drugą pierś pokażę Państwu z góry, jak to należy zrobić. Czyli widok teraz z góry, jak pierś odciąć przy kości. No,
odcinamy i trzymając nóż przy samej kości, odcinamy naszą piersi. Mniej więcej tam, gdzie staw, odcinamy korpus, odrzucamy i obczyszczamy naszą pierś tutaj ze zbytecznego mięsa. Jak już mówiłem, doskonałe kotlety de volaj lub inne z kosteczką. Kosteczka fajnie wygląda po uważeniu i gotowy. Można bardziej dokładnie tutaj oczyścić. Gotowy filecik z kurczaka z kosteczką. Teraz Państwu pokażę jedną nóżkę, jak wyfiletować, wytrybować z góry. Jak to wygląda, to możemy sobie łamać nawet. Najłatwiej jest właśnie tutaj w stawie znaleźć miejsce, gdzie jest staw i odkroić tak zwaną pałkę. I teraz nożem po prostu odkrawać mięśnie, mięso od kości. Zawsze musimy uważać, wyważone ruchy, palce z dala od noża. Naprawdę moment możemy się uciąć. Im dłuższy nóż, tym gorzej. Kości mamy, mięso mamy. Teraz resztę naszego kurczaka. Naprawdę monotonne filmy, no ale co zrobić? Nie da rady przyspieszyć. Jeśli się ktoś chce nauczyć, to na pewno będzie oglądał. Nie jeden raz będzie wracał do filmu. I na pewno się przyda na całe życie raz się nauczyć. Nauka to na tym właśnie polega, przymudne, monotonne powtarzanie takich samych czynności. No i mniej więcej mamy obczyszczone. Teraz pokażę Państwu drugą nóżkę z innej perspektywy, czyli od dołu. Czyli widok od dołu, jak wytrybować nóżkę. Wstawię, mówiłem, z góry. Wstawię tutaj, znaleźć miejsce, gdzie jest staw. I wstawię przeciąć. Muszę ostrożnie, żeby czasem mi szyba tutaj nie pękła. Mam odcięte. I teraz przy kości ciągnąć nóż. Odcinamy w koło nasze mięso. Naprawdę warto kupić całego kurczaka. Zawsze proponuję do 1,5 kg, nie za dużo go moczyć i fajne kotleciki sobie możemy zrobić, czy takie klepane, ubite w rodzaju demolaja, czy inne jakieś mielone pulpety. Naprawdę nie kupujcie Państwo jakichś tak mielonych wynalazków, bo to Państwo nie widzicie, co tam potrafią wsadzić do tego. To niby cena jest zachęcająca, ale naprawdę nie warto takiego za przeproszeniem gówna kupować. Troszkę poświęcić czasu na trybowanie, rozbieranie kurczaka i mamy wtedy fajne mięsko, prawdziwe, a nie jakieś wynalazki, jakieś wcisanki, mielone kości, mówię co tam wrzucone do tego kupa chemii. Czyli mamy już gotowe, rozebrane, mamy mięsko. No nie będę już Państwu pokazywał, jak skrzydełka oczyścić. Prosta sprawa. Gotowy, wytrybowany, wyluzowany, oddzielone mięso od kości, od kurczaka. Mamy tutaj piersi z kosteczkami, mięso z małą ilością skóreczki, kosteczki i skórkę. Wszystko możemy zużyć do innych naszych potraw, jakie tylko sobie zażyczymy, na jaką będziemy mieli ochotę. Myślę, że film Państwu mój się przyda. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę udanego wykrawania i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.